Witajcie w Kreatywnym Goku Online. Dziś pokażę Wam pracę, jak wykonać podświetlone zakamarki. Jest taki myczek, że przesuwamy naszą latarką i widać, co skrywa nasz obrazek. Tak, pająki, butelki, jakieś skrzynie, kota, mysz. Dobra. A zatem przystąpimy do naszej pracy. Będzie potrzebna czarna kartka, koszulki do wyboru, taka bardziej miękka lub sztywna. Sztywniejsza będzie bardziej praktyczniejsza przy wykonywaniu naszej pracy oraz biała kartka, żeby wykonać latarką. I tak, do tego jeszcze mazaki mogą być różne. Te wodoodporne będą najfajniejsze, bo one szybko wyschną. Gumka, ołówek, linijka, nożyczki, tak? I tak, bierzemy naszą koszulkę, folię lub coś, co innego znajdziecie w domu. I fajnie jest sobie przygotować jakiś szkic. Ja, żeby szybciej nasza praca poszła, już przygotowałam szkic. Mniej więcej taki, jak tutaj jest na naszej pracy. I wybieram mazaki. Tak jak mówiłam, wodoodporne będą najfajniejsze, ale każdy wybierze to, co woli. I rysujemy. Jeżeli są przygotowane już szkice, to fajnie będzie zacząć. Ja może zacznę od tego, że narysuję taką przestrzeń, taką bryłę. Może wybiorę coś, zobaczcie, na bazie prostokąta, tak? Zrobimy nasze pomieszczenie. Tak, kolejnym krokiem jest umieszczenie naszych mebli, półek, to co? U mnie jest to piwnica, tak? U Was może być to strych, mogą to być ciemne pokoje, podwodny świat, pokój, salon, kuchnia w ciemności, to co znajdą. Wasze pomysły jak najbardziej mile widziane. I zatem w piwnicy znajdziemy lub na strychu regał. Jakieś słoiki. Co tu jeszcze? Weźmiemy kolejne kolory, żeby bazować. Co dalej? Nasze pająki milusińskie, a wcześniej jeszcze pajęczyna. Tylko myślę, że pajęczyna była taka bardziej delikatna. Jeszcze różne kolory. Sprawdzimy. O. I co? Tutaj jest jeden kolor. Można dodać drugi. Dodać jeszcze trochę czerni. Miejscami tylko. Tak. I pajączka. Dobra, tu zrobimy mysią dziurę i myszkę. Może na jeszcze kota czyhającego na nią. Okej, jest gotowe. Tutaj podkolorujemy naszą skrzynię ze skarbami. Zrobimy ją może dziewczęcą w różowych odcieniach. Jakiegoś kolorku jeszcze dodamy. Tak samo możemy mieszać kolory, żeby było ciekawie, żeby nie był monotonny obrazek, a raczej wesoły. Dobra, przechodzimy dalej.
zrobimy ogórki w słoikach i może jakieś truskaweczki. Okay. To zabierzemy się do kolejnej pajęczyny. Troszeczkę dodamy czerni miejscami i pajączek gdzieś tutaj nam zwisa. Można sobie kartkę przyłożyć, żeby nie brudzić ręki, tak? Dobra, troszeczkę brązu, żeby nie był tylko taki mocno czarny. I co tu więcej? Jakieś buteleczki jeszcze wymyślimy. Dobra. Jeszcze inne z długą, chudą szyją. Jeszcze Wam pokażę, że można pokolorować ścianę. Miejscami może mazak musi wyschnąć, żeby się nie rozmazywał, tak? Dobrze. Podkolorujemy jeszcze ścianę. Beczkę jeszcze dokończymy. Podłogę jeszcze szybciutko zrobimy podłogę i zaraz szybciutko jeszcze Wam pokażę, jak wykonać latarkę. Dobra, na razie tyle. Bierzemy białą kartkę, linijkę, ołówek, a żeby wykonać taką latareczkę, zobaczcie, z całej kartki. Ja tutaj może szybciutko już odrysuję to, co wcześniej narysowałam. Tak. I kolorkiem tutaj pokażę Wam. Użyję kilku kolorów, żeby nie było monotonnie. I jeszcze konturem tutaj wzmocnię. I żółty kolor. Dobra. Nożyczki, żeby wyciąć. Śmieci na bok, nożyczki na bok, potrzebna jest czarna kartka. Wkładamy naszą czarną kartkę do naszej pracy tutaj i sprawdzamy, co wyszło. I zobaczcie, tak? I tak prezentuje się szybko zrobiona praca. Dziękuję za oglądanie, czekam na Wasze inspiracje poniżej, w komentarzach pod filmem i zapraszam do kolejnych odcinków. Pozdrawiam serdecznie.